Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Wróżka Fortuna z tej strony. Dzisiaj zaprezentuję horoskop dla koziorożca na miesiąc czerwiec. E-mail do mnie jest pod każdym filmikiem. Zachęcam do kontaktu poprzez e-mail. Zareklamuję się, jestem dostępna poprzez różne aplikacje, WhatsApp, Messenger. Robię czytania prywatne, rytuały i wachlarz moich usług jest dosyć szeroki. Moi drodzy, przypominam o konkursach. Warto subskrybować kanał Sunline Tarot, ponieważ są tutaj różne niespodzianki. Jedną osobę zawsze na koniec miesiąca losuję do darmowego czytania. Na okrągłą liczbę subskrybentów również jest darmowe czytanie dla jednej osoby. Dobrze, moi drodzy, może zwiększymy liczbę osób, którymi obdaruję darmowym czytaniem, ale to będzie wszystko zależało tutaj, jak będę miała czas na rozwijanie kanału, moi drodzy. Czerwiec, koziorożec, czerwiec. Co tutaj będzie się działo? Tarot, proszę, wskaż mi rady, wskazówki dla koziorożca. No i karta przewodnia, dziesiątka kielichów. Rodzina będzie najważniejsza dla koziorożca w tym miesiącu. Dziesiątka kielichów. Będzie się dużo działo wokół rodziny, wokół waszego domu rodzinnego, drogie koziorożce. Będzie taki miesiąc rodzinny, myślę. Powrót do przeszłości również. Widzę wiele spotkań tutaj z rodziną, może z przyjaciółmi, dawno niewidzianymi kolegami, koleżankami ze szkoły na przykład. Możecie się wybrać na taką właśnie uroczystość. Także z energią mocy, mocni będziecie tutaj właśnie, z energią mocy wchodzi koziorożec w miesiąc czerwiec. Może się opiekować zwierzętami również, może się opiekować dziećmi, będzie miał dużo sił witalnych, pokona wszelkie przeszkody. Szczególnie tutaj w finansach widzę już dużo pracy i wiele takiego dobrego będzie się działo. Ponieważ są te finanse, pierwszy tydzień przynajmniej czerwca. Jakieś pieniądze tutaj macie na jakiś dobry cel. Zbieracie na coś tutaj te pieniądze. I te pieniądze będą przychodziły. Ale te pieniądze też będą musiały być wydane. Te pieniądze się po prostu od Was oddalą, bo Wy zbieracie na jakiś cel, drogi koziorożce. I pierwszy tydzień będą te finanse i później te finanse niestety będą musiały być wydane. Także dużo harmonii będziecie i spokoju w tym miesiącu. Będziecie łagodzić wszelkie konflikty. Duże kontakty ze światem, może z rodziną, która jest za granicą. Duże kontakty i dużo radości z tych kontaktów będziecie mieć, ale także decyzja na początku miesiąca, drugi tydzień, decyzja w sprawach finansowych będzie nieunikniona. Tu trzeba będzie coś rozważyć za i przeciw i trzeba będzie zdecydować się, co dalej robimy, co dalej koziorożec robi tutaj właśnie w sprawach finansowych. I on tą decyzję, ten koziorożec prawdopodobnie podejmie, rozważy wszystkie za i przeciw i podejmie słuszną decyzję. Także tak jak mówiłam, spotkania w gronie rodziny, przyjaciół, dawno niewidzianych koleżanek czy kolegów. Możliwe, że jakaś podróż odwlecze się, ale
nawet jak podróż się by odwlekła, czy będziecie się zastanawiać, czy się wybierać w podróż pod koniec czerwca, to warto, ponieważ przyniesie dużo emocji pozytywnych, spełnienia. No jest ta radość, właśnie dalej widzę, i świętowanie pod koniec miesiąca. Jest trójka kielichów. Prawdopodobnie tutaj koziorożec będzie miał jakiś sukces na swoim koncie. Finanse dalej koło Was i dobra współpraca. Podejmie nawet jakąś dodatkową pracę, może koziorożec. Bardzo pozytywne energie. Macie dużo monet, 4 monety, 8 monet. Tutaj jest 9 monet oraz 3 monet, więc wydaje mi się, że te pieniądze przyjdą do koziorożca, pomimo że jest tutaj dużo wydatków, i te pieniądze będą uciekały, ale będą nowe napływały. To o finansach. Również o tych spotkaniach mówiłam. Spotkaniach właśnie z przeszłością, z Waszą rodziną, z Waszymi znajomymi, które te spotkania przyniosą wiele dobrego, wiele satysfakcji. Również myślę, że osoby, które poszukują na przykład partnera, partnerki bądź kogoś na stałe, już takiego docelowego partnera, są duże szanse właśnie w podróży, są duże szanse w podróży spotkania swojej miłości. Także mogą przynieść, ten miesiąc może przynieść wiele dobrych, radosnych niespodzianek, również i w miłości. Niektóre osoby wywalczą jakieś finanse poprzez sprawy urzędowe, poprzez sprawy sądowe. Teraz tak właśnie tutaj zobaczyłam, że może to być również poprzez sąd, poprzez urzędy. Jakieś pieniądze na początku miesiąca powrócą, przyjdą, tak. I to są pieniądze, których się spodziewacie, które wywalczycie, które Wam się należą po prostu od dawna. W zdrowiu zaś, co tutaj mogę powiedzieć o zdrowiu u koziorożca? Dużo witalności i może być bardzo dobry miesiąc, ale jednak pewne sprawy mogą powrócić, takie jak na przykład oczy. Problemy z oczami ja tutaj widzę u koziorożca. Może trzeba by było zgłosić się do okulisty, może trzeba by było zobaczyć, co ze wzrokiem. Także oczy i nogi, głównie tutaj właśnie u koziorożca w tym miesiącu. Dla niektórych mogą być jakieś powroty jakiegoś przeziębienia, czy po prostu ból nóg, to może coś być właśnie z przeszłości, co już mieliście, jakiś ból, który może tutaj do koziorożca powrócić, ale nie będą to dosyć poważne problemy, będą to chwilowe problemy i tutaj będzie na nowo dobrze w zdrowiu. Także miesiąc ciekawy, będziecie łagodzić wszystkie problemy, będziecie tutaj, jak będą jakieś problemy, będziecie harmonijnie podchodzić i w rodzinie, i w domu. Także będzie tutaj dobrze, nie będzie takich jakichś tam sporów, kłótni. Ja tego nie widzę u koziorożca, u innych znaków widziałam właśnie, a tutaj nie. Tu będzie harmonia bardziej i spokój i możliwość właśnie poprawy jeszcze tych swoich finansów, możliwość znalezienia drugiej połówki jest. Są pozytywne jak najbardziej energie. Proszę uważać na siebie, na swoje nogi, szczególnie w podróży, aby tutaj nic się nie przydarzyło, bo też jest taka możliwość, że można sobie skręcić nogę podczas pośpiechu gdzieś w podróży. Na to proszę uważać.
Dobrze, drogi koziorożce, to wszystko dla Was na czerwiec. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.